Hej, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Grain, a to jest kolejny przyjemny odcinek z Mafia 2. Moi drodzy, w ostatnim odcinku stało się tyle rzeczy, właśnie teraz nam podpalili dom. Nie wiem, czy nam podpalili ten dom. Po przeanalizowaniu sobie końcówki ostatniego odcinka myślę, że coś glisowca. A teraz musimy się upomnieć z naszego domu. Ogólnie to, jeśli ktoś nie ogląda poprzedniego odcinka, niech sobie teraz wejdzie w kartę. A ja jeszcze troszkę przedłużę, ponieważ chciałem powiedzieć, że możecie sobie w opisie wejść na grupę oraz na mój Instagram. Tak, założymy Instagram, dlatego wchodźcie za na dole. A my wchodzimy, no wyjdzie moi drodzy. Może wyskocz. No spaliłam się dom, no. Mój dom, moje wszystko. O, patrzcie, jechaj, zostraciłem. Idź do mieszkania Joe. Cholera jasna, strzelają tutaj do mnie. Na bosaka tu łażę. Nie. Gdzie jest moja... Gdzie są moje bronie, umrę. Gdzie jest mój samochód? Szybko. Szybko do bezdachowca. To jest szybka nazwa mojego samochodu. Bezdachowcu. Lecę po ciebie. Kurde. Proszę nie. Nie mogę otworzyć garażu. Czyli nie wezmę mojego bezdachowca. Cholipka. Tak nazwałem mój samochód. Bezdachowiec. Czyli ten nasz oczywiście bezdachowiec, który w ostatnim odcinku przemalowaliśmy. Dobra, muszę po prostu pieprzeć, po prostu martwić się o swoje życie, a nie o bezdachowca. Ukradnę sobie takiego samego znowu i z tego przemaluję. Dobra, jeszcze raz, proszę. Kurde, już widziałem tę katcenkę. Pamiń. O, cholipka. Dobra, wyskocz. Dobra, w takim razie uciekamy, moi drodzy. Uciekamy oczywiście. Martwimy się na... Kurde, znowu umarłem, naprawdę! Dobra, nieważne. Jeszcze raz oczywiście się to zrobi. Jeszcze raz oczywiście, bez nerwów. Oczywiście, bez nerwów jak zawsze. No chyba kara za to, że przedłużyłem i zareklamowałem swojego Instagrama na początku. Dobra, otwórz okno. Uciekaj stąd. Tym razem mam przynajmniej chyba całe życie. Prawie całe życie, dobra. Trzeba tutaj znaleźć naszą ucieczkę. Po pierwsze, uciekniemy sobie tędy, myślę. Ale kurde, kto by nam mógł to zrobić? W każdym razie uciekamy. Tutaj tędy, myślę, że mogę uciec. Dajcie na spokój, ludzie! Czemu wy chcecie tego mojej śmierci? Jestem zwykłym, normalnym człowiekiem, o co wam chodzi? Wcale nie zabijam sto iluś ludzi... Jezu, no, znaczy to troszkę przesada, ale wcale nie zabijam dużo ludzi dziennie. Panie! Pomocy! Umrę tu! Dobra, uciekłem chyba. Dajcie mnie spokój. Dobra, chyba uciekłem. Na posaka w ogóle łazimy. Co tu się dzieje? Trzeba znaleźć jakiś samochód i uciec stąd. Panie! Stój pan! Stój! Dobra. No! Panie! Dawaj mnie pan samochód! Kurde! Nie! Na uszek policji, serio! Nie. Dobra, miejmy nadzieję, że nie uciekniemy! Ten samochód już jest poszukiwany, gdzie nie, to się ma samo to coś. O nie, oni nie wiedzą, jak wyglądam. Tyle. Tyle było z mojej podróży. Dobra. Oczywiście szybko. Dobra, pięknie. Nikt nie widział. Jedziemy do mieszkania Joe. Bo widzimy jakieś tam zadanie. Tak, idź do mieszkania Joe, czyli dobrze tam. Przeczytałem w ostatnim momencie coś tam o Joe. Cholera jasna, ale dobra. Ukradł jakiś samochód, można jechać. Myślę. Okej, Jezu, ile tam ludzi! Czyżby to, byli ci, co chcieli nas zabić? Moi drodzy, no to oczywiście już uciekamy bez żadnych tutaj nerwów, niczego oczywiście takiego. My po prostu uciekamy. Chcieli nas zabić. Jacyś ludzie, nawet. Mówiąc szczerze, nie poznaję ich, nie wiem. Po przeanalizowaniu sobie poprzedniego odcinka, tak, oni byli ubrani na glisowcowo, czyli wiecie,
Ja ogólnie wyglądam jak blisowcy, więc mógłbym ogólnie strzelać, że to byli blisowcy, którym podpaliśmy bazę ostatnio. Nie ostatnio, tylko kilka odcinków już dobrych temu. I być może nam teraz chcieli się zemścić. I zemścili się, zepsuli nam chatę, chcieli nas zabić. Ale żyjemy, uciekliśmy, żyjemy, jest wszystko fajnie. Żyjemy, to jest chyba najważniejsze. Już kij z tym, że straciliśmy tyle pieniędzy i że... i że to... i że nam dom podpalili. Ważne, że my żyjemy. No. Więc teraz idziemy do Joe, przespać się najprawdopodobniej u niego. No i co, no i możecie odegrać jakoś na tych typach. Przynajmniej dowiemy się na 100%, kim oni tak naprawdę byli. Bo strzelam, że to byli gizowcy. Po ich ubiorze. Ale czy to prawda? Może to jacyś przypadkowi ludzie, którzy dostali, nie wiem. Nie wiem. Może jacyś ludzie, którzy wiecie, którzy próbowali się nas odegrać, za to, że na przykład uratowaliśmy Galantę w ostatnim odcinku. Ale straciłem mój bezdachowiec. Szkoda troszkę, bo troszkę pieniędzy w ten samochód wpakowałem tak naprawdę. Więc to troszkę pieniędzy mam w błoto, ale w ogóle wszystkie pieniądze mi poszły w błoto. Czy ja mam jakiekolwiek pieniądze? Mam 0 dolarów, czyli nie mam kompletnie nic przy sobie. Straszne! Czy nie straszne, tylko nie, kurde, głupie no. Ale dobra, w każdym razie, o cholera! Policja nam szła, dobra. Pomocy, Joe! Tutaj się zdziwi. Mam nadzieję, że w ogóle będzie w domu. Albo się obudzi, czy raczej będzie. Chociaż kto wie, czy będzie, czy nie będzie. Może jest w jakimś barze, opija śmierć Martiego. Dobra, zarząd do drzwi. Widzicie? Let's go! Better not be pissed out. Come on! You're in your underwears. Yeah. Can I come in? Oh, yeah, of course. I'll fix you a drink. Widzicie go chatę? Ja pieprzek, co chatę odwalił! What the fuck? Hey, save it! What the hell happened to this place? I spruced the joint up a little. What do you think? Yeah, it's really, different. Yeah, I decorated it myself. No muszę przyznać, że jak na samo urządzenie, to naprawdę, no, Joe umie. So what the hell happened? Here, take this. Those crazy fucking mics. What about it? What'd they do? They tried to fucking kill me. What? And they burned my fucking house down. Son of a bitch. So what are you gonna do? You wanna go deal with the mics right now? Damn right I do. Alright, relax. Have a drink. Let me make a few phone calls. And, take a look at my closet, unless you want to go on a rampage in your skivvies. Thanks. Thought you'd never ask. No, musisz się ubrać. Dobra, ubierzmy się może w coś. Koszula jest podnie. Yeah, I know, but I need a favor. A bunch of mics try to kill a good friend of mine tonight. Point this house down. I want to know who they are and where they're operating out of. Hey, you're gonna have a lot worse to worry about if you don't tell me. O, koszula i spokój, żebyśmy to od Joe. Dajmy dalej. Poczekajcie, sprawdźcie, bo wyglądamy. Wyglądamy jak Joe, czyli. Hey, you finally got some style. I'm gonna want that shirt back, by the way. They don't make treads like those no more. Yeah, bit of reason for that, you know? Where are we going? The Hill of Tower, the Mick joint in Kingston. Come on, I'll tell you the rest of the car. No właśnie, dobra. Jezu. Moi drodzy, mama, co ja mogę powiedzieć? Ogólnie moi drodzy, grajmy w to. W takim razie realistycznie ogólnie. Czyli, że na przykład o teraz byliśmy tak naprawdę w mieszkaniu Joe, więc musimy się przebrać w tych ciuchy, co mieliśmy u mieszkania w mieszkaniu Joe. I się właśnie przebraliśmy tak jak Joe. Co miał w mieszkaniu. Wyglądamy całkiem nieźle. Chyba to jest taka sama, jaką ma teraz Joe.
Dobra, w każdym razie nie wyglądamy na źle. Wyglądamy troszkę fajnie nawet. So you heard anything about the Mitch lately? Nah, nothing. Why? The Mitch got themselves a new boss. Name's Mickey Desmond. There's a few other guys who want to take his spot. So he's trying to show everybody that he means business. What the hell does that have to do with me? Brian O'Neill. He was Desmond's customer. I should have known. My money's on him being down at that shit old joint right now. Laughing it up with the rest of those fucking yo-yos. So let's get over there and deal with him. That's the plan. Sounds like there ain't many of them left. So I guess we should just storm the place, surprise the shit out of them. I like this plan. Assholes burn my fucking house down. Relax, we'll be there in a minute. Czyli jednak nie chodzi o to, że spaliśmy Grisowcą. I almost forgot. Yeah, if you got one, that'd be good. If not, I'll just beat him to death with my bare hands. Makes no difference to me. Should be one in here somewhere. Here it is. There you go. Thanks. Czyli moi drodzy, na to nie byli Grisowcy, tylko to byli, no jakby to powiedzieć, można powiedzieć, że rodzina, kuzyna Briana O'Neilla, którego zabiliśmy oczywiście w więzieniu. Pamiętacie chyba? No i co, ja się tutaj spodziewałem czegoś innego, a tutaj widać, że... Mogę się domyślić, dokładnie tak, że to chodzi o Briana O'Neilla. Czy tak, nie wiem, taką jedną myśl w sumie, że o, w sumie to oni to nawet troszkę podobnie ubrani do tam bandy O'Neilla, ale nie wiedziałem, że to są rzeczywiście oni. Bo myślałem naprawdę, byłem prawie na 100% pewny, dobra, na 90% pewny, że tak naprawdę to jest banda Grisowców, którzy pod okiem nowego szefa. Czy nie wiedziałem, że nowego szefa, teraz coś tam Joe powiedział nowego szefa, już myślałem, że... No właśnie, jest mi samo. No i co? No i myślałem, że sobie się chcieli odegrać, jak powiem, na nas, za to, co zrobiliśmy. O, dobra. Jesteśmy już blisko. Dokładnie tak. Z wielką, wręcz ogromną przyjemność. Teraz schowamy ten samochód. I idziemy, moi drodzy. Jaką dostałem broń? Nawet zwykły pistolet. Wchodzimy do nieprawdy. I told you. I chased him, but I lost. The coward ran away. But I'll find him. And when I do, you were the one who ran away. No właśnie. Oh, fuck. You've got some balls. Ajo. Dokładnie tak. Mamy jaja. Ja pierwszy kto tego siebie zabił. Znaczy zabił swojego. Fajnego macie barmana, kumple. A w ogóle ty to masz jaja. Jak się wszyscy zaczęli chować, strzelać w ogóle. Powiem wam tak, koledzy. Mojej kochonezy pokażę tym zabijając was wszystkich, jak naprawdę. Czy nie pokażę wam oczy? Nie ważne, to nie głupi. Tego barmana trzeba zatrzeć, bo on tutaj kurde rozpierduchę robi, zabił swojego w ogóle. Kurde. Dobra, chyba dostał tam, Joe go zabił. Może przejdę tutaj tak panie. Oczywiście muzyka taka. O! Ukradnij kawę! Może ukradnij kawę by się przydało? Nie mogę z ciebie! Patrzę! Wyobraź sobie to! To jakiś pistolet maszyna był? Kurde, no nie! No co ty robisz mi to? Wyobraźcie sobie! Oczywiście duży... to. Oczywiście duża strzelanina, nie? Wyobraź sobie, że jesteś takim typem, nie? I taka duża strzelanina, nie? Ogólnie i tak dalej, w ogóle walki i tak dalej. I nagle gość co robi? Jest przy barmance, jak tam widzieliście, kryje się, nie? I co robi? Przy barze? Wezmę tę kawę! Nie mogę.
czekasz, ty głupku? Dobra, dawaj. O, poczekam se. No za co? Ej, patrzcie na to. Głupku! Policja do ciebie będzie strzelać bez ostrzeżenia, wiem to. Dobra. Trzeba ich zabić. Czy znaleźć i zabić. A! Dogonić i zastrzelić, o. Ładny powiem. Kurde, ale jak tak będę jechał, to raczej Joe'ko nie dosięgnie. Dobra. Teraz moje oczywiście super umiejętności jezdne powinny się opłacić. No co stary? Dawaj, dawaj. Dawaj, bo jesteś na blisko, stary. No co? Dawaj, stary, jesteś na blisko! Pięknie, ziom! No właśnie. No to jedziemy do mieszkania Martiego, to jest dobre. No właśnie. No to jest Vito, nie martw się, no. Zobaczysz, żyjesz jakby w takim świecie mafijny, że to jakby nim się nie obejrzysz na stary, że będziesz miał, to już będziesz miał tak jakby tyle kasy zarobione, no. Pracujemy tak jakby dalej dla Da Vinci, czy jak to nasza rodzina się nazywa. I pracujemy tam, zarabiamy dobre siano i stoimy na nogi, moim zdaniem. No już ta Vito płacze o rzeczy, no rzeczy, no Jezus Maria, no. Rzeczy można kupić od nowa. Zresztą ja też bym był wkurzony troszkę na jego miejscu. No, dzięki stary. Żeby go nie potrącić czasem. O, pięknie widzieliście tą na zwrotę. Idziemy teraz do mieszkania Martiego, zobaczyć co tam się dzieje. A w ogóle tą koszulę miałem oddać, ale dobra, może oddam ją później. Ja się wczuwam w ogóle w tę grę. Ale wiecie no. Ale w ogóle myślę, że teraz będziemy sobie łazić w tej koszuli. Dlatego, że po prostu takie realistyczne, bo do zaskubę nie mam ciuchów. Wszystko nam się tak naprawdę spaliło. Nie mamy ciuchów, jesteśmy ogólnie biedni. Dlatego będziemy łazić w tych ciuchach. Oni nie znikną. O, widzicie, bez zachowiec kolejny. To co? Dobra. Nie, bo... Innym razem znajdziemy takiego bezdomowca. Już chciałem sobie samochód znowu zajmować i mieć taki do siebie. A dobra, nie będzie. No jest ludzie, co przełażą, bo jesteśmy w ogóle w Chinatown. Nigdy nie byłem w Chinatown w tym mieście. Cholipka, sorry typie. No, słyszałem, że krzyczeć, nie wiem, nie słyszę. Dobra, chodź do auta. To był chyba Chińczyk, nie wiem. Jest czajna tam, nigdy tu nie byłem ogólnie. Jak już mówiłem. Ale myślę, że chyba... Nie byłem tu sobie nigdy właściwie, więc nie wiem, może tutaj się jakieś, nie wiem, super entra misje utworzą. Albo coś się wstydza, bo nie wiem. Będziemy może członkiem mafii chińskiej? Nie, raczej nie wyjść. Raczej nie, no. A w ogóle dziwnie to, że jeszcze żadna misja się nie rozegrała z Chińczykami, ogólnie, wiecie, z mafią chińską, z China tam i tak dalej.
Ale myślę, że no jeszcze to nie jest koniec gry. Chociaż wyjście taką dobrą połowę gry mam za sobą. Sorry, typie. Ogólnie to jest 14 odcinek, moi drodzy, więc lecimy z tą serią jak buza. Jak burza. Buza. Burza oczywiście. Lecimy z tą serią dobrze. Co to... O. Zaparki auto. To jest nasze jedyne auto, co? Gdzie? Tu na górę może. O. No. Okej, no. No. Za luksusowe to nie jest. Za luksusowe to na pewno nie jest. Ale co się dziwisz, stary, no. Będziesz musiał jakoś nie powiem przetrwać tutaj. Od razu. Czy on tu miał jakieś ciuchy w ogóle? Nie, raczej nie. Ale dobra, w każdym razie przejdziemy się spać. No to jest bez rady. Bito. Nie w takich norach spać. Szczelam. 27 minut odcinka. O. Rozdział 12, dar morza. Dar morza. And since I didn't have any insurance, I had to live in this shithole of an apartment until I could get back on my feet. Oh, yeah. At least I managed to save Leo. He disappeared without a trace. I doubt Frank Vinci even knew where he went. And even though Henry failed to deliver on the contract, Eddie still brought him in when he heard Leo had skipped town. Me and Joe had a new partner. Oh, I'll just let him please one. Henry. Okej. Okay. Spotka się z Henrym i Joe w parku. W każdym razie, może przebierzmy się w jakieś ciuchy, które mam. Zobaczmy, może tutaj znaleźć coś. Żona krótka, koszula. Alianc jest tylko. No, już od nowa, dobra, znaleźliśmy to. Tak naprawdę. Że moi drodzy, stajemy tak naprawdę na nogi. Od nowa. Więc weźmy oczywiście to. Niech będzie, że tak naprawdę to było w szafie. I tak dalej. A w każdym razie idziemy się raczej spotkać, więc w parku, więc raczej nie myślę, żebyśmy się musieli jakieś garnitury ubierać, żeby coś. Bo już nie mam żadnych garniturów, to jest już takie trochę głupie. Czy nie głupie? Kurde, jesteś ten za naprawę samochodu. Myślę, że póki co na sobie może jakiś ten samochód. Na przykład, nie wiem. Nie wiem, tak mówiąc szczerze, to troszkę Roger imię pasuje mi do tego samochodu. Tak naprawdę to od dzisiaj nazywam ten samochód Roger. Dobra. Nasz Roger jest trochę poobijany, ale nie stać nas na naprawę go. Ale myślę, że dobrze. Może chwilę pojeździmy tak naprawdę tym Rogerem. Nie wiem, tak naprawdę. Mam nadzieję, że go nie zgubię prędko. Roger oczywiście. No i co, no idziemy do parku w każdym razie. W ogóle to moi drodzy, naprawdę to miasto wygląda pięknie. Ja pewno piękniej niż tam zimę. Co kilka odcinków temu. Kilka dobrych odcinków temu. Gdzie nagle była zima, no nie wyglądało tak jak super fajnie, chociaż miała to w skulpturach na pewno. Ale no wiecie, no. Teraz to miasto wygląda jeszcze dużo lepiej, bo już nie wiem, czy już te markety i to wszystko tutaj było już jak była zima w tej grze. W 1945 roku. Czy to po prostu dobudowali już teraz te kilka lat później, jak to już jesteśmy w 51. Myślę, że w sumie nie mam zaraz, bo chciałem skoczyć gdzieś i może sobie jakoś zmodyfikować coś. Ale nie, to jest to, muszę się do tego przyzwyczaić, że mam 0,000 złotych dolarów znaczy. Więc przecież sobie nic na to nie kupię. Musimy tutaj poczekać.
Ja mówię, że to była taka droga, że o, jesteśmy bogaci. O, znowu jesteśmy bogaci. Widzicie? Śle, tak ja to już jestem pan. Chyba go kojarzę nawet skądś. Dobra, więc Rogerze, stój tu, mam nadzieję, że ci nie ukradnie. Idziemy. Chyba już ich tam nawet widzę. Hey, here he comes. Hey! What's up? Hey, Hiro. Take a seat. Alright, listen. I've been doing some research into Colin's business. So? So, the only reason he had Thematic killed was because he was selling dope too. And he was stealing his customers. Now he just needs to get rid of one last obstacle. The one guy who could fuck things up and ruin his plan to become the main supplier for the whole city. Frank Vinci. Where'd you get all this? I talked to a few people I trust. Okay, so what does this have to do with us? No, of course, if he can do it, why can't we? A kilo of heroin costs 2,500 bucks over in France. That's another 1,000 bucks to get it here. And we pick up 11 grand for just driving the stuff to the dealers. That's 7,500 bucks profit a kilo. Yeah, what about Falcone? No, I won't find out. And even if he does, he'll just threaten us and demand the cut. All right, but if Carlo's the only big supplier in the city, where are you going to buy the stuff from? I'm way ahead of you. What do you two know about the Tongs? The Chinks? Some kind of organization. That's what I said, the Chinks. Right, but it's also a front for their other operations. They run the Chinese quarter and they keep to themselves. But some of them are interested in doing business with outsiders, and they need middlemen since most people are afraid to deal with them. And we're middlemen. Yeah. They'll give us 10 kilos to start. For how much? 35 grand. And we'll get 110. Okay, well, where the hell are we gonna get our hands on 35 grand? I know a loan shark. They need it over on Palisade. I think a loan is 35, we're getting 45 back. And that means outtakers over 20 grand a piece. Not bad for just moving the shit from one place to another. Well, you know, who's gonna end up using this crap? What do you care? As long as there's an amount. Harris Vinci was right. Drugs are bad news, they kill people. Look, only idiots do drugs. Deadbeats and losers. If they want to kill themselves so badly, I'd gladly help them out. Especially for 20 grand. Podejście. The buyers in the ghetto. They'll take care of distribution. So we don't need to worry about that. Are you guys in or not? I'm in. Come on, don't be stupid, Vito. 20 fucking grand in one afternoon. When? Right now. If we don't take the offer, the Tongs will just find somebody else. Vito, it'll be a piece of cake. Let's go see Bruno then. Vito, how about you want us all down there? He's on Palisade Street. Okay, let's go. Dobra. Cóż, widzę lichwiarzowicy Southport. Dlatego, moi drodzy, idziemy. Panowie, zawiozę was tak naprawdę do mojego nowego samochodu. Poznajcie, mój nowy samochód nazywa się Roger. Jest troszkę porozbijany. Może nie jesteście przyzwyczajeni do takich samochodów. Ale myślę, że nauczycie się tak naprawdę. Zapraszam. Roger jest bardzo wygodnym samochodem. Polecam. Chodźcie. Pięknie. Możemy być. Czyli widzę, że szykuje się nowy deal. Czyli będziemy sprzedawać narkotiki. Apta będzie po prostu świąt na przyszłość. Na tą. Na narkotiki co mam kupić, jakąś heroinę. Nie, oczywiście. Oczywiście jestem przeciw czemuś takiego. Od razu mówię. To jest tylko gra. No to widzę, że wszystko póki co według planu idzie prosto. Według planu jest prosty. Ale czy taki będzie? Nie oszukujmy się, raczej nie, że ktoś się spieprzy i będzie to źle.
Ja nie wiem, co mnie mówisz, no. Czym jest gra mafia tak naprawdę? Bez pieprzenia czegoś. Dobra, Roger. Stój tu grzecznie tak naprawdę. Zostawiam tu Rogera. Mam nadzieję, że nikt go tutaj nie będzie chciał wziąć. Dobra, zostawiam mu to oczywiście Rogera. Idealnie zaparkowany i chodźcie, panowie. Idziemy w każdym razie. Tutaj mam. Hi fellas, we're here to see you all. Hey Henry, if you got guns on you, put them down there. I got a search. Okej. Załatwiliśmy pieniądze, widzę. Więc okej, no co ja mam powiedzieć, no. I fajnie. Tylko czy uda nam się zapłacić tych pieniędzy? Mam nadzieję, że tak. A dobra, mam zapisywanie. Jest ogólnie minut odcinka 33, więc jeszcze nie zakończę. Nie zrobiłam jeszcze tego, spokojnie. Pojedziemy myślę sobie na miejsce teraz i zakończymy. Roger oczywiście zawsze czeka. Roger zawsze grzecznie czeka. Oczywiście. Nice job. Of course, I told you it's the Dodi name. How come you know the Bible so good, Henry? You read it or something? You always use the same order. I go to church on Sunday, so I guess the priest will come. You go to church? Yeah, I can understand why you don't. They use big words, there's no puppies in the fool's box. Yeah, that pretty much sums it up. Jeez, I ain't been there since 45. What? That time your mother made you go to confession? Yeah, that time she smacked me for checking out some chick's school. I gotta rest the soul. How about you, Joe? How long's it been? Easter. Ah, that ain't too bad. 1941. I take that back then. You're going straight to hell. Just figuring that out now. Don't worry, I'll save seats for the both of you. You know, I heard about an old shot named Bruno once. Must be the same guy. Yeah, what'd you hear? Well, you don't make it a crap, right? What, the guy who cleans the bathrooms at college joint? Yeah, the guy who's only got a finger and a thumb on his left hand. Guess how that happened? I heard he owed a lot of money to some yid from Southport. You get my drift? Oh, right.
Don't worry though. Grab some moron. Not like that's gonna happen to us. That was a red light, you know. W każdym razie będziesz dobre humorki ma bez wszystkiej. Że Roger przywozi dobre humorki. No co, no idziemy zagrać do nas tutaj do Chińczyków. Tak, dobrze. Rozumiem, tak. Pojdź do magazynu w Safe Gift. Według planu teraz powinniśmy właśnie mieć Chińczyków. I ściągnął się narkotyki. Zobaczymy, może uda nam się. Oczywiście skręcamy sobie. Myślę, że teraz będziemy czaj na tam, dokładnie tak. Okej. Okay. Dzień dobry. O, sam on prowadzi. Patrzcie, nic nie rusza, sam on prowadzi. Poczekajcie, moi drodzy, małe cięcie i zaraz do was wracam. Okej, moi drodzy, możemy iść dalej. W każdym razie idziemy. Tak trzeba. Dobra, wracamy do Rogera. Wszystko moje było łatwo, ale moi drodzy, póki co zakończymy ten odcinek. Jeśli wam się on spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz oczywiście subskrypcję na tym kanale. W następnym odcinku pojedziemy sobie do tego Hunters, czy gdzie tam mamy jechać. A ja się z wami żegnam. Najczęściej. Hej!